Witam wszystkich w poniedziałek 15 lipca, godzina 13:05. Mam chwilę czasu, mogę nagrywać. Czuję się na tyle dobrze, że mogę, trzymając się, mogę nagrywać, więc będę chciał parę słów do Was powiedzieć. Jestem zaskoczony, bo po ostatnim moim nagraniu wejść czy otwarć tego mojego ostatniego filmu było 3,5 tysiąca, chyba nawet ponad 3,5 tysiąca. Jestem zszokowany, dlatego że średnia otwarć to jest około 1000, a tutaj nagle 3,5 tysiąca i nagle ilość subskrybentów skoczyła do góry, także przekroczyła 2000 osób. Nie wiem, co to się dzieje, nie wiem, dlaczego tak jest, co to za zdarzenie, co to za zjawisko, czy dlatego, że ktoś lajkuje, czy gdzieś ktoś przekazuje dalej. Są wpisy nowych osób, nowe komentarze. Jest wielu ludzi zadowolonych z tego, że odsłuchali tych moich nagrań. I wiecie co? Naprawdę jestem szczęśliwy, dlatego że nie dlatego, że to moje. Ja nigdy nie walczyłem o scenę, ona nie miała dla mnie żadnego znaczenia. Oczywiście każdy chciałby wypaść jak najlepiej. Ja mam świadomość, że nie jestem ani wprawnym mówcą, ani jakimś tam elokwentnym przekazicielem wiedzy, czy nawet jakichś tam emocji, uczuć. W każdym razie wiem, że każdemu na tym zależy, ale ja za każdym razem, kiedy sięgałem po kamerę, za każdym razem modlę się i proszę Boga, żeby wszelkie objawy pychy, czy arogancji, czy potrzeby zabłyśnięcia, żeby to deptał, żeby mnie wgniótł w glebę, żebym się nie wychylił, dlatego że nie chcę ograbiać Boga z jego chwały, bo to jest chwała należna wyłącznie Jemu. To tylko On jest taki, że przemienia nas i robi z nas nowych ludzi, nowe stworzenia. Jak ja to odbieram, to co się stało? Wiecie co, dużo zdarzeń dzieje się na świecie. Teraz to ostatnie zdarzenie, to w ogóle jest mega sprawa. Ale wiem z drugiej strony, że Bóg prowadzi tą historię świata. To nie jest tak, że ona się toczy z rozpędu i tam te zdarzenia następują jedne po drugich i to dzieje się samo, wszystko jest dziełem przypadku. Nie. Ja wierzę, że Bóg prowadzi to, prowadzi ten rozwój zdarzeń w taki sposób, żeby uratować jak najwięcej istnień. To jest pierwsze założenie, pierwszy cel. To nawet jest zapisane gdzieś Piotr w drugim bodajże liście o tym mówi. Tak, to jest w trzecim rozdziale drugiego listu Piotra. Zobaczcie, co Piotrek tutaj mówi. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Bogu zależy na tym, żeby wszyscy przyszli do upamiętania. Dlaczego? Dlatego, że On nas kocha. Ktoś mnie poprosił, żebym zrobił film o Bogu, który kocha, któremu zależy na każdym z nas. Wiecie co, ten chłopak, który chciał zastrzelić Trumpa, który strzelał do niego, zastrzelił dwie inne osoby. Tragicznie zginęły te osoby. Przyszły na wiec, pełne radości, piękna pogoda i nagle dostały kulę. No coś strasznego. Ale czy tego bandyty, tego bandziora, tego zabójcę, przypadkowego zabójcę, bo on nie chciał zabić tych przypadkowych ludzi, czy tego 20-letniego chłopaka, tak strasznie zakręconego przez politykę, przez internety, przez kłamstwo, przez fałsz i obłudę tego świata, czy jego Bóg kocha? Tak, kocha go. Czy on będzie zbawiony? Tego nikt nie wie. Podejrzewam, że nie, że wykroczył poza wszelkie granice. Zbawieni będą ci, którzy przyjęli Jezusa i
uwierzyli, że Jezus jest jedyną ich nadzieją, jest jedynym ratunkiem. Przepraszam, muszę sobie podkręcić troszkę chłodzenie, bo zaczyna się robić ciepło. Jest, co prawda jest 22 stopnie, tylko u mnie w pokoju, na dworze jest prawie 30, ale mam uderzenia gorąca w tej chwili i zaczynam się pocić już. Czuję mokre czoło. Aha, ogoliłem się w ogóle przed. Ogoliłem i lekko ostrzygłem przed wystąpieniem dzisiejszym, bo już ten zarost przeszkadzał mi. Takie długie włosy swędzą. Nic fajnego. Bóg kocha każdego człowieka i zwleka z dotrzymaniem obietnicy, bo nie chce, żeby ktokolwiek zginął. On chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Jeżeli słuchasz tego filmu pierwszy raz i masz wątpliwości, miałeś wątpliwości, czy Bóg Ciebie kocha, czy jesteś dla Niego ważny, to od razu na wstępie Ci powiem, że absolutnie tak. Bóg chce, żeby wszyscy przyszli do upamiętania, ale rzeczywistość jest taka, że nie wszyscy przyjdą do upamiętania. Większość, chyba większość ludzi zostało tak zakręconych, tak zmanipulowanych, ale i dali się zmanipulować do tego stopnia, że nie przyjęli miłości prawdy, czyli nie przyjęli umiłowania prawdy, poznania prawdy, i to poznanie sprawia, że to umiłowanie prawdy sprawia, że człowiek nie da się ściemnić. Popatrzcie na takim prostym przykładzie, który wałkujemy tutaj od samego początku. Czy szabat obowiązuje? Ludzie zadają pytanie. Jedno dzisiaj mi brat taki z Anglii napisał, że spotkał człowieka w pracy, który mu powiedział, że szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu, więc człowiek nie musi przestrzegać szabatu. Człowiek nic nie musi. Człowiek nie musi czcić ojca i matki. Człowiek nie musi nie kłamać. Tu nie ma żadnego przymusu. Boże rządy opierają się tylko i wyłącznie na wolnym wyborze, na wolnej woli. I wracam do tego nieszczęsnego szabatu. Dlaczego nieszczęsnego? Dlatego, że my żyjąc w świecie niedzielnym, w świecie już tak głęboko sfałszowanym, w świecie, w którym Bóg tego świata, szatan, zadbał o to, żeby zniekształcić prawdę o Bogu, doprowadził do tego, że ten świat stał się światem niedzielnym albo piątkowym. Muzułmanie święcą piątek, albo jakieś tam inne. Ludzie, którzy zachowują sobotę ze względu na to, co Bóg powiedział przez proroka Ezechiela. Ktoś mi ostatnio podał ten cytat. On jest naprawdę piękny. I w tym cytacie jest napisane tak, w tym Ezechielu, w 20 rozdziale, w 20 wierszu, zobaczcie, albo od 19. Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Postępujcie według moich przykazań i przestrzegajcie moich praw i wykonujcie je. Bóg prosi swój lud, prosi tych, do których, kiedy on pisze, oni to czytają i czytają ze zrozumieniem, bo to tylko do tych jest napisane. Bo jakbym człowiekowi z ulicy otworzył Biblię i przeczytał to, to on by popatrzył na mnie jak na jałopa jakiegoś i by powiedział: A kim ty jesteś, chłopie? Co ty z kosmosu spadłeś? Przecież to o Żydach jest. To jest do ludu Bożego napisane. Dalej, 20 wiersz mówi: Święćcie moje sabaty. I niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Bóg mówi, to jest znak dla rozpoznania, dla rozróżnienia, że ja, Bóg, który nadał ten dzień, jestem waszym Bogiem. To święćcie moje szabaty. Co to znaczy święćcie moje szabaty? No i teraz ludzie mówią, no to co ja nie mogę zboża zebrać, zbierać i jeść w ten dzień. Jak jesteś głodny, możesz. Tam mi się powołał Sebastian na Ewangelię Marka, bo tam ktoś mu
podpowiedział Ewangelię Marka, drugi rozdział bodajże, podpowiedział mu coś takiego. Mówi, patrz, otworzymy sobie drugi rozdział Ewangelii Marka. I pisze tutaj tak. I stało się, to jest drugi rozdział, 23 wiersz czytam. I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie Jego w drodze zaczęli rwać kłosy. Wtedy rzekli do nich faryzeusze, patrz, czemu czynią w sabat to, czego czynić nie wolno? Chłopaki szli całą zgrają. Szli, pokonywali te przestrzenie i akurat była sobota. I byli głodni, to schodzili z drogi, wchodzili w te łany zbóż, zboża były dojrzałe. Tarli to, na rękach rozcierali, wydmuchiwali plewy i jedli ziarno, bo byli głodni. Piszczało im w brzuchu, byli głodni. I faryzeusze, którzy śledzili go bez przerwy, żeby go przyłapać, żeby Jezusa przyłapać i uczniów na jakimś grzechu, na jakimś upadku, wyskakują do niego i patrz, mówią, czemu czynią w sabat to, czego nie wolno czynić? A kto to powiedział, że tego nie wolno czynić? No kto to powiedział? Przykazanie mówi, pamiętaj na dzień szabatu. 6 dni będziesz pracował, ale 7. dnia jest szabat Pana Boga Twego. W tym przykazaniu nie ma mowy o tym, że nie będziesz zrywał kłosów, że nie będziesz tego rodzaju pracy wykonywał, żeby zabezpieczyć swój głód. Nie. Tam jest mowa o tym, żeby 6 dni pracować, ale 7. dzień to jest święto. Co to jest święto? Święty czas. To jest piękny czas, gdzie zostawiamy te zawodowe wszystkie czynności, te magazyny, te apteki, to wszystko, co jest, zostawiamy i przychodzimy do naszego Boga, bo chcemy mieć z Nim społeczność. A jak jestem głodny, a nie mam nieprzygotowane jedzenie, no to wchodzę w pole, nazrywam sobie tego, co tam znajdę i zjem. I Jezus do nich powołuje się i mówi, odwołuje się i mówi tak, a on im rzekł, czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, arcykapłana i jadł chleby pokładne, które wolno spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli? Jezus no, wali im między oczy, mówi, ludzie, ludzie, wy jesteście nienormalni. Wy stworzyliście sobie Talmud, stworzyliście sobie te setki czy tysiące przepisów dodatkowych, gdzie rozpisaliście, co wolno, czego nie wolno, ile wolno przejść, ile wolno przejechać, ile wolno przepłynąć. Tych dodatkowych przepisów tyle natworzyli i oni zrobili z szabatu dzień, który był koszmarnym obowiązkiem religijnym. A Bóg chciał, żeby to był dla nich świąteczny dzień, święto. Święto, na które czeka się, tak jak dzieci czekają na Wigilię, bo będzie choinka, bo będą prezenty, bo będą ciasta pyszne. Bóg chce, żeby Jego lud miał co tydzień takie święto. I tłumaczy im Jezus, potem rzekł do nich, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Dla człowieka. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. Syn Człowieczy, on pokazuje na siebie, ale ja również jestem Synem Człowieczym. I on mówi, Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. Ja jestem Panem sabatu. To ja decyduję, co będę robił w ten dzień. Ale czego nie będę robił w ten dzień na pewno? Nie będę pracował zawodowo. Choćbym miał stracić pracę. Byłem już w takich sytuacjach. Popatrzcie, w Biblii jest taka historia chłopaków, którzy w czasie niewoli babilońskiej zostali zabrani na dwór króla Nabuchodonozora. I tam przygotowywano ich do służby na rzecz króla babilońskiego. I ciekawa rzecz. Został im przydzielony pokarm ze stołu królewskiego, czyli najlepsze jadło. No co tam było najlepsze? No świnie, cielęcina na pewno, ryby, węże, skorpiony, szczury. No same przysmaki, same najlepsze rzeczy. I oni powiedzieli, sorry,
Sorry, nawet jeżeli zginiemy, nie będziemy jedli z tego. Zrób z nami próbę, powiedzieli do zarządcy, który zarządzał tym wszystkim. Bo on był przerażony, że oni zostaną zabici, a on wraz z nimi, bo Nebukadnezar to był szalony król, tak jak Trump. To był szaleniec. Był bardzo dobrym królem, monarchą w takim rozumieniu monarchy ziemskiego. Tak, zdecydowany, silny, nieprzejednany. Tak jak Trump jest bardzo dobrym kandydatem na prezydenta największego mocarstwa świata. Ten facet naprawdę zakończy wojnę z Rosji z Ukrainą jednym telefonem. Zobaczcie, jak został postrzelony w to ucho. To samochody wyszedł i mówi: walczcie, walczcie, nie poddawajcie się. To jest silny facet, to jest typ przywódcy. Taki jest przywódca, taki ma być przywódca według standardów ziemskich. Ale to jest człowiek szalony. To jest człowiek szalony, który nie będzie się liczył z życiem jednostki, czy tam nawet, wiecie co, jak te wieże WTC spadły, to mam wiele powodów do myślenia, że to było celowo zrobione przez amerykańskich polityków, przez służby amerykańskie. Mam wiele powodów, żeby tak myśleć. Dowiemy się dopiero w wieczności, jak to było zamordowano, tam parę tysięcy ludzi zginęło. To było coś strasznego, ale są ludzie, których stać na coś takiego, uważają, że warto poświęcić 3,5 tysiąca ludzi, żeby uzyskać jakiś cel polityczny. I ci chłopcy na tym dworze króla babilońskiego, sprzeciwiwszy się, powiedzieli, że nie będą jedli z królewskiego stołu, narazili naprawdę głowę tego zarządcy. Ale oni powiedzieli do niego: zrób z nami próbę. Zrób i zobacz, co będzie. I po 10 dniach, jak oni mieli dietę wegańską, okazało się, że lepiej wyglądają, są mądrzejsi. Tacy lepsi, no łatwiej im jest. No jak przedstawiono ich królowi, to okazuje się, że król to zobaczył i powiedział: wow, ale fajni, fajni faceci. Czyli nieprzejednana postawa, żeby pełnić wolę Boga, zaowocowała tym, że chłopcy awansowali. Ale w wielu przypadkach nieprzejednana postawa, żeby być wiernym Bogu, doprowadziła do śmierci. Przecież palono ludzi na stosie za to, że czytali Biblię, za to, że byli Bogu wierni. Pamiętaj na dzień szabatu. Bardzo często pada takie pytanie: no ale to co ze szpitalami, co z elektrowniami? Nie wiem co. Nie wiem. Jest taki piękny przykład. Ostatnio dyskutowaliśmy w sobotę na naszym spotkaniu na ruchu adwentowym. Dyskutowaliśmy kwestię pracy w szabat, jak pracodawca wymusił na pracowniku, który miał obiecane, że soboty będzie miał wolne, wymusił, że ma przyjść się stawić do pracy. No i dziewczyna stawiła się do pracy, bo to była praca, bardzo odpowiedzialna praca. Od niej zależał los dzieci również. I teraz taki dylemat mieliśmy, rozmawialiśmy na ten temat. No to jak to jest? To mamy w ogóle nie pracować w sobotę zawodowo? Biblia mówi: nie, nie, pamiętaj na szabat, pamiętaj, abyś święcił, abyś zachowywał ten dzień. Popatrzcie, jest taka historia, która pokazuje również, jaki jest Bóg, bo w momencie, kiedy się czyta Boga w ten sposób, że Bóg w taki nieprzejednany sposób chce mieć takich nieprzejednanych wyznawców, takich określonych do końca, nawet nie będą przychodzili do szpitala. Nie mówię o momencie takim, że na ulicy gdzieś jest wypadek i trzeba udzielić pomocy komuś, to absolutnie to tutaj szabat w niczym nie przeszkadza. Ale regularnej pracy w szpitalu, na przykład, ja przy tym poziomie wiedzy i świadomości, jaką mam dzisiaj, odmówiłbym dyżurów w soboty, dlatego że uważam,
mój Bóg jest godzien tego, żebym był wierny przede wszystkim Jemu, za wszelką cenę. Ale zobaczcie, jaki jest Bóg, któremu ja służę. Ostatnio przedstawiałem tą kwestię. To była sprawa Naamana Syryjczyka. Teraz pokażę wam to. To jest w Księdze Kronik bodajże. Nie, w Królewskiej to jest, przepraszam, w Królewskiej. To za proroka Elizeusza. Był taki człowiek, który się nazywał Naaman, dowódca wojsk syryjskich. Naaman, któremu Bóg błogosławił. Niesamowite. Wrogowie Izraela, którzy napadali na Izraela, Bóg błogosławił generałowi wojska syryjskiego. I w pewnym momencie ten człowiek nawraca się. Naaman się nawraca. To jest niesamowita historia. Nawraca się i zobaczcie, co tu się zadziewa. To jest 5 rozdział drugiej Księgi Królewskiej. Jak został oczyszczony z trądu, doświadczył mocy Boga żywego, Boga Elizeusza, Boga Jahwe. Jak doświadczył tej mocy, to powiedział mu: czy wolno mi wziąć tutaj tyle ziemi, ile uniesie para mułów, żebym mógł sobie wysypać tam u siebie i żebym mógł tam na tej ziemi oddawać cześć Bogu Izraela? Zobaczcie, o co on poprosił. On bardzo chciał mieć kawałeczek ziemi świętej u siebie i dlatego nabrał tej ziemi i przywiózł ją do siebie, do Samarii, do Syrii. I tam sobie zrobił takie miejsce, gdzie oddawał Bogu cześć. Ale ja przeczytam to, bo on nie chciał w ogóle przyjąć, Naaman nie chciał, Elizeusz nie chciał przyjąć żadnych darów, żadnego podziękowania. To, co zrobił, zrobił darmo. No i 17 wiersz 5 rozdziału Księgi Królewskiej, drugiej Królewskiej. Naaman więc rzekł: jeżeli nie, czyli nie chcesz żadnych darów, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla twego sługi, mianowicie gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimona, aby tam oddawać pokłon i wspiera się na moim ramieniu, to i ja muszę oddawać pokłon w świątyni Rimona. Gdy więc ja oddaję pokłon w świątyni Rimona, niech Pan będzie pobłażliwy dla twojego sługi w tej jednej sprawie. Wtedy rzekł do niego Elizeusz: idź w pokoju. Popatrzcie, jaki to jest Bóg. Ten Bóg mówi: okej, nie ma sprawy. Wiecie dlaczego? Daje czas Naamanowi, czas i możliwości przeżycia cudów, dzięki którym rozwiązany będzie ten problem, ta kwestia będzie rozwiązana i on już potem nie będzie musiał wchodzić do świątyni Rimona i kłaniać się jakimś tam Baalom. Jeżeli człowiek pójdzie do pracy w sobotę, bo jeszcze nie ma takiej siły w sobie, nie ma tej determinacji, czy Bóg skreśla takiego człowieka? Nie. Mówi: idź w pokoju. Idź w pokoju, spokojnie. Aż dojrzejesz do takiego momentu, kiedy powiesz stanowczo i zdecydowanie nie w każdej sytuacji, w jakiej będziesz. Popatrzcie, jaki to jest Bóg. Popatrzcie, jakiemu Bogu służę, kiedy wybieram Boga Biblii. Wjechał Michał, za chwilkę zrobię przerwę taką, bo on coś będzie chciał pewnie tutaj. Także chwilę cierpliwości miejmy. Żyjemy w świecie, w którym
znakiem między Bogiem a Jego ludem jest szabat. I żyjemy w świecie, w którym fałszywy znak, fałszywy dzień kultu religijnego, niedziela, zostanie wywyższona do takiego stopnia i do takiego poziomu, że zostanie wprowadzony nakaz święcenia niedzieli. Już w Stanach Zjednoczonych obecnie już wiesza się w szkołach, w klasach dekalog, 10 przykazań. Ciekawy jestem, w jakiej formie. Czy w takiej, jak jest w Biblii, czy w tej papieskiej przemienionej. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił z trzecim, jako trzecie przykazanie, a nie jako czwarte. Czy będzie drugie przykazanie? Zobaczymy. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Jesteśmy na etapie, gdzie świat radykalizuje się. Będzie świat bardzo religijny. To jest to stronnictwo Trumpa. To są wszystkie te radykalne, takie skrajnie religijne stronnictwa. I będzie ta druga strona, to będą ci wszyscy liberalni ludzie, którzy mówią, tak tam, czy małżeństwo mężczyzna i mężczyzna wezmą sobie dziecko na wychowanie, to przecież to jest okej. Przecież to nie jest żaden problem. To jest problem, to jest bardzo poważny problem. Bo Bóg inaczej nas stworzył jako mężczyznę i kobietę. Związki powinny być związkami heteroseksualnymi, a dzisiaj spróbuj powiedzieć na głos, że nie uznajesz takiego związku LGBT jakiegoś tam za związek, który Bóg będzie błogosławił. Dlatego, że od początku było zupełnie inaczej. I świat się radykalizuje, zaczyna się dzielić na dwa skrajne obozy. Jeden to będzie obóz bardzo religijny i cała ziemia pójdzie w tą stronę, w stronę tego religijnego świata. I drugi, reprezentujący Króla Południa, to będzie ten świat taki, gdzie Bóg, a co tam nam Bóg? Przecież ja chcę żyć sobie po swojemu, dlaczego wy mi głowę zawracacie? Że mam żyć tak czy siak. Wszystko nabrało przyspieszenia. Teraz po tym zamachu na Trumpa widzę, że nabierze wszystko przyspieszenia. Ja najprawdopodobniej nie będę tego widział ze względu na stan zdrowia mój, ale kto wie, ja 3 lata temu już umierałem i to dwa razy tak na bank umierałem. Jakoś żyję. 3, bo jeszcze sepsa była po drodze. Także nie, nawet tego nie jestem pewny, nie mogę powiedzieć, że ja nie doczekam. Nie wiem. Ale będzie to bardzo szybko, dlatego że wydarzenia nabierają przyspieszenia. Żeby przejść przez te wydarzenia i mieć siłę, mieć tą wewnętrzną siłę, żeby oprzeć się presji świata, bo nie będzie można kupować ani sprzedawać. Jeżeli ktoś nie pójdzie za tą bestią, za tym zwierzęciem, czyli za tą siłą religijno-polityczną, jeżeli ktoś nie pójdzie za tym, to nie będzie mógł kupować ani sprzedawać. Nie będzie mógł zapłacić za prąd, zostaniemy odcięty. Za wodę zostaniemy odcięta. Nic nie będzie mógł zapłacić czynszu, czy tam podatku za mieszkanie, czy za dom, zostanie wywłaszczony. Idzie to w tą stronę. Kto postawi się władzy, świeckiej władzy, władzy administracyjnej? Bo będą wydane takie rozporządzenia i takie przepisy. Konstytucja będzie połamana dokumentnie. Kto przeciwstawi się temu, żeby zostać usunięty poza nawias społeczny? No tylko człowiek, który z Bogiem jest tak zrośnięty. Tylko człowiek, który tak głęboko jest wżył się, nie wiem jak to powiedzieć, w relacje z Bogiem, że gotów będzie umrzeć. W objawieniu jest o tym napisane, czym się będą właśnie charakteryzowali ci ludzie.
To jest 13 bodajże, czy 12 rozdział objawienia. Jedenasty wiersz. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Nie umiłowali swojego życia tak, by raczej je obrać niż śmierć. Zwyciężyli go przez krew baranka. Dla nich krew baranka, zbawienie z łaski, zbawienie dzięki krwi i przelanej krwi, dzięki śmierci Jezusa za nich będzie tak ważne, tak będzie tak znaczące, że oni będą gotowi umrzeć, ale nie podporządkują się temu systemowi, tego świata. Nie podporządkują się. Oni będą gotowi umrzeć będziemy umierali. Będziemy umierali, ale nie musimy się niczego obawiać, dlatego że wiecie co, doświadczenie, które pokazuje człowieka palącego się na stosie i śpiewającego, pokazuje, że tego człowieka nic nie boli. Poczekajcie, ja Michała zawołam.